10 faktów o bocianie czarnym. 1. W Polsce żyją dwa gatunki bocianów, biały i czarny, nazywany też hajstrą. Bocian czarny jest bardziej skryty i płochliwy. 2. Hajstra rzadko klekocze, czasami syczy, gwizdże lub wydaje chrapliwe dźwięki. 3. Bocian czarny odżywia się głównie niewielkimi rybami, płazami oraz drobnymi bezkręgowcami. Pokarm zdobywa brodząc w płytkich śródleśnych ciekach, strumieniach i na rozlewiskach. 4. Samiec i samica są podobnej wielkości. Osiągają wysokość do 100 cm, a rozpiętość ich skrzydeł wynosi 145–155 cm. Dorosły ptak waży około 3 kg. 5. Bocian czarny podczas wędrówki jesiennej i wiosennej chętnie korzysta z kominów powietrznych dla nabrania wysokości, podobnie jak bocian biały, jednak w przeciwieństwie do niego częściej korzysta z lotu aktywnego. 6. Bociany czarne są monogamiczne przez jeden sezon lęgowy. W kolejnych może dojść do zmiany partnerów. 7. Gniazda budują głęboko w lesie, na drzewach o rozłożystych konarach. W Polsce ponad połowa gniazd bocianów czarnych znajduje się na dębach, a 1/3 na sosnach. 8. Para ptaków buduje zwykle więcej niż jedno gniazdo, na wypadek utraty pierwszego lokum. Gniazda mogą być od siebie oddalone nawet o kilka kilometrów. Gniazdo ma około 1 metra średnicy. 9. Wokół gniazd bocianów czarnych są wyznaczane specjalne strefy, które są zgłaszane do RDOŚ i podlegają całorocznej ochronie. 10. Bocian czarny znajduje się pod ochroną ścisłą. W Polsce jego liczebność jest szacowana na 1400–1600 par, a życie tych pięknych ptaków możemy podglądać m.in. dzięki transmisji online prowadzonej przez Lasy Państwowe.